Kolejny dzień z budowy instalacji ogrzewania bufora, ciepła, tego tutaj właśnie za mną, za pomocą Webasto, suchego Webasto. Jak to dzisiaj już wygląda? Na obecną chwilę podłączona już jest chłodnica EGR w ten sposób do wyjścia spalin. Tak jak tutaj widzicie, założyłem dwie spinki tutaj, żeby było dosyć szczelnie, dosyć mocno skręcone. Wszystko jest sztywno. Tutaj tak samo zamówiłem taką krótką, wyginającą się końcówkę, którą dopasowałem tutaj do wejścia, które obciąłem. Oczywiście to był taki, to była przedłużka rurka, ja ją oczywiście obciąłem i dopasowałem sobie właśnie taką elastyczną rurkę, żeby połączyć chłodnicę EGR razem z wylotem spalin, tak jak tutaj widać. Dodatkowo oczywiście wyjście na spaliny idzie tutaj i dalej rurką będzie szło. Potem Wam pokażę dokładnie jak. Jeżeli chodzi o resztę urządzeń, mamy oczywiście zbiorniczek wyrównawczy i manometr, który pokazuje ciśnienie w obiegu. Oczywiście, jeżeli takowe będzie, będzie to oczywiście do sprawdzenia, dlatego został zamontowany. Tutaj zbiornik dodatkowy jest jako zbiorniczek wyrównawczy, który będzie nam dolewał tutaj, jeżeli w obiegu będzie za mało. On też przyda się do odpowietrzenia tego układu zamiast odpowietrznika. Tutaj mamy już zawór zamontowany i całą resztę tutaj podłączoną oraz tutaj obieg w tą stronę idzie i tak jak widzicie, wchodzi do jednego króćca tutaj od chłodnicy EGR i z drugiej strony będzie łączyć się razem z pompką. No i tutaj będzie też zawór, który będzie zamykał bądź otwierał. Dzięki tym zaworom będzie można regulować sobie także prędkość przepływu tej wody. Oprócz tego, że pompa ma trzy biegi, ale jeżeli okaże się, że bieg numer jeden jest nadal za szybki i woda będzie się za wolno grzała, wtedy będzie trzeba dodatkowo dokręcić trochę zawory. Tutaj lub tutaj. Dlatego też jest ten manometr, żeby sprawdzić, jak to wszystko będzie pracować. Także kolejny dzień za nami. Dzisiaj jeszcze trochę popracuję, jutro Wam pokażę kolejny etap tej instalacji.